Adam Kownacki, panią spokój, mamy czas pogadać na temat przyszłości, no bo ostatnio rozmawialiśmy, nowy menedżer, Kid Connolly, człowiek wpływowy. Co z tego w tej chwili dla Ciebie wynika, na dzień dzisiejszy? No, moim menedżerem jest Al Heyman. Kid będzie mu pomagał i działał w takich sprawach na co dzień, tak? Będzie bardziej utrzymał kontakt z Alem Heymanem. No i myślę, że będzie kolejny krok do przodu, tak? Kolejna walka będzie w czerwcu, lipcu. No i się nie mogę doczekać. Sportowo, no bo miałem taką dyskusję na Twój temat, kiedy byłem na gali w Polsce. Było pytanie, co jeszcze sportowo Adam Kownacki może zrobić. Ja mówiłem, że my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest w tej chwili limit Twoich możliwości. A Ty wiesz? No, kierunkiem jest mistrzostwo świata, tak? Do tego dążę, do tego to robię. No i będę szedł w tym kierunku, tak? Nie ma problemu ze sparing partnerami. Wiem, że mówiłeś, że od ilu? 12 czy od 13 lat pracujesz razem z Big Baby i Millerem. Jeden i drugi, i ty i on, wspinacie się wyżej. Natomiast powiedz mi taką sytuację, co jeszcze musiałbyś zrobić, żeby ten pułap był dla ciebie osiągalny? Chociaż z drugiej strony wiem, że ty mówisz, że ty na tym najwyższym pułapie już jesteś w tej chwili. No myślę, że tak. Ostatnie dwie walki chyba to udowodnili, tak? Jakby nie było, Artur Szplika walczył z Wilderem i dał mu dobrą walkę do czasu knockoutu. I jego Kiladze też był mistrzem w WBC, chyba International w Cruiserweight, więc też dobry zawodnik. No, myślę, że tym jestem, tak? Wiadomo, parę rzeczy jeszcze muszę dopracować. Na tym trenuję z trenerem na sparingach. I się nocno polepsza. Tak samo wiem, na przykład walka z Kiladze poza pierwszą rundą, to obrona i wszystko było dobrze, tak? Więc... myślę, że powoli to się wszystko dogrywa, tak? Na pewno tak. Kolejne rzeczy, o których słyszałem, skwitowałem może takim swoim, a po co byłoby, a może zrobić walkę Kownacki kontra Adam? Nie, na mnie Tomek to starszy wujek. Zawsze mogę do niego zadzwonić po jakąś radę, czy zapytać się, co, jakby doradził coś. Utrzymuję kontakt, nie widzę takiej walki, nie mam możliwości nawet. Starszy wujek, ale wiem, że oglądałeś walkę w Częstochowie i ten starszy wujek parę rzeczy pokazał w ringu. No, pokazał się fenomenalnie. Młody Bóg, dzisiaj właśnie mówiłem. No i życzę mu kolejnych dużych walk i myślę, że fajnie, że budzi tę fajną atmosferę i te emocje, co robił to z czasów w Prudential Center. No właśnie, ty pamiętasz, nie wiem, tych 10 czy 11 gal, na których byliśmy, kiedy byłeś znacznie młodszy niż w tej chwili, ze znacznie mniejszymi sukcesami, ale jakby ktoś ci wtedy powiedział, że zobaczysz takiego Tomka Adamka, jak zobaczyłeś w Częstochowie, to uwierzyłbyś? Bo ja powiem szczerze, że nie. Ja miałbym problem uwierzyć w to, że aż tak dobrze może Tomek walczyć. No, to zawsze mówi tak szybkość i był szybki tej nocy, więc... Jestem szybki, to wygram z każdym. To powinno być na koszulkach napisane. No i to udowolni, tak? Naprawdę była tylko chyba najlepsza walka od wielu lat. Wyglądała to super. Widać, że mu ta praca z Gasem się dobrze układa, z Hyckim, więc... Ty co mówisz, tak? Pokazał, na co go stać. Adam, jakiś tydzień temu w rozmowie niepytany Deontay Wilder, mistrz świata WBC, wymienił Twoje nazwisko. Ostatnio tutaj w Nowym Jorku, przed walką Stricha Słowenskiego, Eddie Hearn powiedział również, że Adam Kownacki, jeśli jak najbardziej, jeśli tak, to tutaj w Stanach Zjednoczonych. To jest z jednej strony bardzo miłe, natomiast powiedz mi z drugiej strony, czy to są realne rzeczy, o których Ty mówisz. Wilder czy Joshua? No pewnie, myślę, że oni może na nie patrzą, jak Szpilka na nie patrzył, tak? Że taki ja, jakiś tam gościu, którego się klepnie i kolejne wielkie walki, tak? Więc czemu nie? Jestem. Ale tak trzymać. No oczywiście, no właśnie o to chodzi. Fajnie się, lepiej się wchodzi na walkę jako underdog niż jako favorite, tak? Więc fajnie, że wiedzą, że istnieje, wiedzą, kim jestem. No i mam nadzieję, że z walki na walki będę coraz większa ta scena, żeby pokazywać moje talenty, tak? I co potrafię. To na pewno. Wspominałeś również, że chciałbyś walczyć z Chrisem Areolą, postacią na pewno w Stanach Zjednoczonych bardziej rozpoznawalną niż Charles Martin. Natomiast
przed naciśnięciem guzika nagrywanie mówiłeś, że raczej to wszystko idzie w stronę Charlesa Martina. Chyba tak, no patrz na tą pierwszą piętnastkę, dziesiątkę, to jest jedyne takie nazwisko, co widzę, żeby sportowi miało sens niż ktoś inny, tak? Mimo że Ariola jest większym nazwiskiem, dużo bardziej rozpoznalny i myślę, że ta walka z Ariolą mi dużo więcej dała niż walka z Charlesem Martinem, ale... No, ale Charles Martin zawsze można powiedzieć, że byś miał na rozkładzie mistrza świata. Bo też taką opcję słyszałem, że być może się boisz Charlesa Martina. Nie, nikogo się nie boję. Co? Nigdy się nie boję i nie będę się bał. Ta kwestia sportowa to też jeden z naszych tematów rozmów poza kamerowych, no ale kamera włączona, więc dlaczego pytań nie zadać. Coraz częściej niestety widzimy, że te umiejętności sportowe idą, są mniej ważne niż jakaś tam sprzedawalność medialna. To coraz częściej widzę. Z ciebie jako sportowca, który docenia ten czysty sport, to boli ci, to przeszkadza, czy po prostu musisz się z tym pogodzić? No musisz się z tym pogodzić, tak? Jest takie amerykańskie posłowie, money makes the world go round. No więc jak to się sprzedaje, każdy jest zadowolony, to czemu nie, tak? No, tylko szkoda, że jednak ten najwyższy sport nie wygrywa, tylko śmieszne, kurde, celebryty. No właśnie, no bo coraz częściej widzimy, że to jest jakaś taka sprawa popularności medialnej, nie mającej nic wspólnego z tym, co się dzieje w sporcie. No ale wśród tych pięściarzy, których mamy, powiedzmy, w pierwszej piętnastce światowych rankingów, no spora część z nich to jednak są w dalszym ciągu prawdziwi sportowcy. Oczywiście, tak. Znaczy Shua, Wilder, no wszyscy, tak. Dominik Brazil? Też. Tak, no. Lecimy dalej. Padło nazwisko... Pulew, tak. Padło nazwisko Pulewa. Derek Chisora, Dylan White. Dylan White, prawdziwy pięściarz. Tak, oczywiście. No, ludzie traktujący poważnie swój zawód. Tak, no to są walki. I mimo, że Dylan White dużo mówi, czy przychodziła Miller, ale też robi dobrą robotę, tak? Wygrywają z najlepszymi i spinają się do przodu. No to jest chyba idealny sposób, żeby mówić i jednocześnie udowadniać to na ringu. No Gerald Miller, twój przyjaciel z dzieciństwa, przyjaciel obecnie, a nawiasem mówiąc, był bardzo zawiedziony, że nie przebyłeś na ważenie. Nie wiem, miałeś jakąś tam poważną rozmowę? Nie napisałem mu dzisiaj, żeby tą frytkę French Fire rozbił i myślę, że to zrobił 7-8 minut. Czyli to jest taka sprawa związana z właśnie Jarem Millerem. Nieoficjalnie mówi się o tym, że to jest pięściarz, który no, jeśli wygra z tą rozmawiamy przed walką w Nowym Jorku, że jeśli wygrasz z Francuzem, no to ta walka z Wilderem jest, przepraszam, z Joshua jest pewna. Też to tak słyszałeś? No słyszałem. No. Dobrze. W boksie jest pewna? Dokładnie. Jak jesteś w ringu i nie ma tego dzwonka, to nic nie jest pewne, więc wszystko może się zmienić w ułamki sekundy, więc no zobaczymy, ale to się wydarzy, zawsze mówię, on pokona Joshua i Wildera i zobaczymy. No i co wtedy? No zobaczymy o mistrzostwo tutaj na Brooklynie, tak? Na naszym podwórku. A to fajnie rzeczywiście powiedziane, no bo nigdy nie wiesz, no w boksie nie takie rzeczy się zdarzały. Komuś to powiedział 3 lata temu, tak jakby cię wyśmiał strasznie. A teraz? To jest możliwe. No ja wiem, no masz rację, 3 lata temu, no to byłaby ryzykowne. No każdy by ty gadał, że jesteś chory, a teraz iść do psychiatryki, a teraz no czemu nie, tak? On tą walkę wygra, później Joshua, Wilder tak samo. To jest waga ciężka i jest to możliwe, że obaj byli ranni, tak? Mm-hmm. I nie są jakimiś nie do pokonania gościami, tak? Myślę, żeby... Nie ma ludzi nie do pokonania. No dokładnie, żeby nie sędzia, kurde, no to ciekawe co by było z Ortizem, tak? I Wilderem. Absolutnie. No właśnie, ciekawe co by było. Jeszcze... No. Rzucę nazwisko z, jak już rozmawiałem na temat ciężkich, rzucę nazwisko z takiej, no nie wiem, z takiej bocznej półki, która była kiedyś najwyższą półką, czyli Tyson Fury. Twoje opinie na temat Tysona Fury? Zobaczymy, tak? Ale do tej pory już jest... Ciężki, on ma ciężki styl, tak? Znam walkę na żywo, jak walczył Steve Cunningham, bo on ma inny styl, tak? Jest prawdziwym, jest fighterem, nie jest bokserem, on jest fighterem. I myślę, że zrobi jeszcze dużo szumu, jak będzie skupiony na sobie, tak? Czyli uważasz, że... Nie, ja się zgadzam z tobą, no bo ja powiem ci szczerze, że tak sobie rozmawiałem, jak państwo słyszą na luzie z Adamem, mamy jeszcze minutkę czy tam dwie minutki czasu. Ja powiem szczerze, że ja kiedyś go nie traktowałem poważnie, no oczywiście po walce z Kliczką
tak czy inaczej, czy był Kliczko przygotowany, czy nie. Ja wiem, że ty wielokrotnie spędziłeś z nim, z Kliczką, kilkakrotnie byłeś u niego na obozach. Tak czy inaczej, w każdym razie wygrał. Ja traktuję w tej chwili Tysona Fury zupełnie poważnie. Czy ty też go traktujesz poważnie? Oczywiście. Trzeba go traktować poważnie. No jestem bardziej, pan jest niepokonany. To jest mistrz świata, bo nie przegrał tych pasów, które musi oddać, więc tak. Jak ktoś go nie traktuje poważnie, to jest chyba naprawdę, ty sam jesteś poważny. Na zakończenie, no bo wspomniałem ten temat Kliczki, to właśnie takie spojrzenie na to, jak to wszystko wygląda, no bo wspomniałem o tym, że byłeś na kilku obozach treningowych u Władimira i dostrzegałeś różnicę między tym, co było, jak był Emmanuel Stewart i później jak był ten drugi trener. Chodzi mi o tą pracę drugiego trenera, o pracę trenera, twojego czy kogokolwiek. Musi być to człowiek, który trzyma mocną ręką wszystko, czy musi być to człowiek, którego się pięściarz boi. Jaka jest twoja opinia w tym temacie? Ja myślę, że musi być respekt szczególnie do niego i musi mu wierzyć, tak? Dlatego z dużym... Ostatnia walka na przykład Szulewskiego, który każdy na przykład krytykuje go. Też myślę, że to też miało do znaczenia, że miał trenera, który nie był 100% doświadczony w tym, co robi, tak? Może jest dobrym trenerem, dobrym trzymał tarczę, tylko był brak mu lat na takiej dużej gali, tak? I tak samo jak mówisz, no Kliczko, kurde, pamiętam, jak pierwszy raz u niego byłem na obozie, jak Emmanuel Stewart jeszcze żył, to tak się dobrze ruszył na nogach, praca nóg była super, nie mogłem go prawie dotknąć, tak? Ale za drugim razem... Mówisz o swoich sparingach. Tak, tak. A za drugim razem już było już łatwiej go, wiesz, złapać, trochę inaczej to wszystko wyglądało. I jedyna różnica, jaka była, to było, nie było, że Emmanuel Stewart, bo... No, z tego co widziałem, tak, nie wiem, czy się tam działo w życiu prywatnym, ale z tego, co było na sali, to tak, tu był Emmanuel Stewart, a tu nie było. Poza tym wszystko było tak samo. Wszystko musi grać, bo się trener, ekipa, menedżer, promotorzy. No ale ty w dalszym ciągu nie zmieniasz opinii. Wolny strzelec Adam Kownacki bez promotora. No bez, po co? Uśmiech znaczący. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do następnego razu z Adamem. Miejmy nadzieję, przy okazji będziemy mogli poinformować Państwa o dacie i przeciwniku. Czy będzie to Charles Martin, czy kto inny? Uśmiech na twarzy? Zobaczymy, naprawdę, jeszcze nic nie wiem. Chciałbym sam wiedzieć, bo już park zdrowy, już nie mogę doczekać naprawdę kolejnej walki. Adam Kownacki, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.